Na początku kwietnia w gminie Płużnica w ramach programu Szkoły Liderów Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności odbyła się wizyta studyjna. Była ona okazją do wymiany doświadczeń oraz rozwijania wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji lidera. W spotkaniu wzięły udział osoby z różnych środowisk, zarówno liderzy organizacji pozarządowych, jak i instytucji samorządów terytorialnych oraz przedstawiciele oświaty i kultury. Przyjechali do nas ludzie z całej Polski podpatrzeć, jak w gminie Płużnica działamy. Główne tematy, które prezentujemy, to współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz nastawienie na rozwój gospodarczy, a także zarządzanie gminą w praktyce. Przede wszystkim, jak podkreślił wójt, skupiono się na funkcjonowaniu organizacji pozarządowych. Gmina Płużnica ma renomę w całej Polsce jako miejsce, gdzie sprawnie funkcjonuje dużo takich organizacji. Aby lepiej zobrazować gościom działalność oraz współpracę z gminą poszczególnych stowarzyszeń, wizytę złożono m.in. w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica oraz Stowarzyszenia Jesień Życia. Między te spotkania jeszcze przeplatamy właśnie prezentacje, przekazywanie informacji takich typowo już merytorycznych, związanych właśnie z funkcjonowaniem naszej gminy i z rozwiązaniami, które wdrożyliśmy i które naszym zdaniem się sprawdzają i które można też zastosować w innych gminach w Polsce. Miejsce na wizytę studyjną nie zostało wybrane przypadkowo. Gmina, jak już wspomnieliśmy, jest rozpoznawalna za efektywną działalność organizacji pozarządowych oraz rozwój gospodarczy. W przygotowanej przez wójta prezentacji nie zabrakło informacji właśnie na ten temat. Goście mogli dowiedzieć się m.in. jakie cykliczne wydarzenia są organizowane przez lokalne stowarzyszenia oraz jakie inwestycje zrealizowano w ostatnich latach. Myślę, że jeszcze dużo, dużo ciekawych rzeczy się dowiemy. I wiele pytań zadamy, bo też pod tym kątem przyjechaliśmy tutaj, żeby dowiedzieć się, jak pewne rzeczy są rozwiązywane w innych miejscach niż nasze. Wizyta studyjna odbyła się w ramach oferty Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program jest realizowany od 2004 roku przez Szkołę Liderów, do której mogą należeć osoby prowadzące aktywną działalność społeczną. W trakcie 12-miesięcznego programu uczestnik zdobywa wiedzę z zakresu efektywnego wprowadzania zmian w swoim środowisku oraz zawiązuje nowe kontakty. Bardzo, myślę, ważnym elementem oprócz szkoleń, właśnie tych takich spotkań, nawiązywania takich personalnych relacji, dzielenia się własnym doświadczeniem, jest też możliwość skorzystania z tak zwanego tutoringu. Uczestnik programu raz w miesiącu spotyka się z personalnym opiekunem i doradcą, który pomaga określić, czego dana osoba najbardziej potrzebuje jako lider. Po opracowaniu planu rozwoju nasza przygoda z projektem się nie kończy. Każdy absolwent trafia do programu alumni, gdzie nadal korzysta z projektów rozwojowych. Może spotykać się z pozostałymi liderami na zlotach, warsztatach, spotkaniach regionalnych czy wizytach studyjnych, jaka odbyła się w gminie Płużnica. Jest mnóstwo właśnie takich dodatkowych po ukończeniu projektu możliwości rozwoju, dalszego rozwoju, dalszej rozwijania współpracy. Więc ta grupa, z którą pracujemy wtedy, czy mamy możliwość współpracy, już nie ogranicza się do tych 50 osób, tylko w tej chwili to jest ponad 500 osób. Tylu jest absolwentów, którzy należą do sieci alumnów. Z kolei do bieżącej edycji wybieranych jest zawsze kilkadziesiąt osób z całej Polski. Wójt gminy Płużnica w programie dla liderów wziął udział na przełomie 2005 i 2006 roku. Teraz jako absolwent mógł przekazać własne doświadczenia z zarządzania gminą oraz poznać pomysły i opinie na temat rozwoju innych liderów.